Dobra, to zaczynamy. W takim razie witam się z wami. To jest gameplay długo przez was wyczekiwany. Może nie aż tak długo, jakby mogło się wydawać, ale z tego co widziałem na komentarzach, z waszego głosowania i ogólnie z samej atmosfery, to tak jakbyście długo oczekiwali tego gameplay z Bad Company 2. Także macie tu gameplay z Bad Company 2 z dodatku Wietnam. Będę grać gorączkę na mapie, jeżeli się nie mylę, a się pewnie mylę, gdyż nie znam żadnej nazwy mapy oprócz Hastings, ale to nie jest Hastings. Nie wiem, nie bijcie mnie, nieważne to jest w tym momencie. Chodzi o to, że to jest dodatek Wietnam i my jesteśmy atakującymi. Ja tu grałem ze swoimi znajomymi, także co już powinno wam podpowiedzieć, że ten mecz raczej będzie wygrany. Gdyż z tego co do tej pory się nauczyłem, Battlefield, jak można powiedzieć, że FPS-y składają się z teamworku, skilla, na przykład Call of Duty, dla mnie jest grą, która bardziej przechyla się w stronę skilla, aniżeli już samego teamworku. Znaczy skilla pojedynczych osób, niżeli samego teamworku. Halo trójka, nie wiem jak z Reachem. Reach taki trochę dziwny jest. Halo trójce było tak, że bardziej się liczył teamwork, niżeli skill, chociaż skill również był ważny. Można by było nawet powiedzieć, że to było pół na pół. Zaś w Battlefieldzie można powiedzieć, że to jest 90% teamworku i jeżeli macie swoich teammateów, macie, gracie ze znajomymi, z którymi możecie gadać, lub możecie z nimi pisać, zależy kto to ogląda. Jeżeli oglądają to pecetowcy, ja was pozdrawiam. Jeżeli oglądają to konsolowcy, to możecie rozmawiać ze swoimi teammate'ami, a konsolowców też pozdrawiam. Także jeżeli będziecie słyszeć, że coś mi się dzieje z headsetem, to jest przez to, że pierdzielony kabel mi się jakoś zaplątał dziwnie i kurde, cały czas się męczy. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt dużym problemem. Ogólnie, jak widzicie, jestem na polu sałaty czy kapuchy. Nie, to jest sałata chyba. Tak, sałata. I zginąłem na tym polu sałaty, także i mnie ożywili na tym polu sałaty. Że jak widać, te pole sałaty jest całkiem ważnym punktem na tej mapie. Że dużo się dzieje, rzeczy metafizycznych. Człowiek ginie, człowiek ożywa, zmartwychwstanie. Wiecie o co chodzi. Dobra, to było nieważne. Co mogę powiedzieć o Battlefieldzie? Jest on znacznie, daje znacznie więcej fanów, niżeli Halo Reach i Call of Duty Black Ops. Jest on nastawiony bardziej na fan, ale sądzę, na razie jeszcze tego nie spotkałem, ale sądzę, że jeżeli miałoby się grać w niego klanówki, to i te klanówki mogą być naprawdę niezłe. I mogę ocenić Battlefielda z początku na ocenę 9 na 10, co jest naprawdę niezłym wynikiem. Nigdy jeszcze nie oceniłem gry 10 na 10, gdyż uważam, że 10 na 10 to jest ideał, a żadna gra nie jest idealna. Także 9 na 10 to jest naprawdę dobra ocena. To jest piątka. Brawo DICE. Poza tym wy marudzicie na dubbing. Dubbing też jest świetny. Mogę powiedzieć, że ja nie lubię ogólnie gier dubbingowych, nie lubię ogólnie polskich wersji, nienawidzę, że mam polską wersję Modern Warfare 2 i Call of Duty Black Ops, a tutaj mi to w ogóle nie przeszkadza, ten dubbing, mimo że wiadomo, że angielska wersja jest lepsza, głównie dlatego, że to jest oryginalna wersja i wszystko, co jest oryginalne, jest lepsze, w większości. Nie przeszkadza ten dubbing, jest on, można powiedzieć, najlepszym dubbingiem, jaki spotkałem do tej pory w grach, co jest też coś już znaczy. Także rozumiem, że może wam to przeszkadzać, ale musicie zwrócić uwagę na to, że to jest
mało w jakiej grze mamy do czynienia ze słowem na K, które nie jest kurcze albo kurde, tylko jest po prostu ładne, soczyste słowo przypominające słowo krowa. Także mecz tu w obie końca my wygraliśmy. Następne mecze, jeżeli będę rzucał gameplay, sądzę, że będą bardziej składakami akcji z różnych meczy, niżeli pełne mecze, bo takie krótkie mecze się rzadko zdarzają. Także mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki w górę i napiszcie komentarz, że chcecie więcej. Bo inaczej to będzie ciężko i się obrażę. Dobra, dzięki, na razie. Pozdro 600.